Jesteśmy. Witam wszystkich ponownie na live. Po małych problemach technicznych jesteśmy z powrotem. Dragon Age Inquisition. Ja daję kontynuuj grę, chociaż kurny. No streszczę wam, co się działo przez ostatnią godzinę, w którą już grałem gry. Ogólnie na niebie, jak widzicie, pojawiła się wielka draska zielona. I tam ona się zrobiła na jakimś zebraniu szefów tej inkwizycji, czegoś tam, elfów, magów, jakichś takich, wiecie, oni tam mają takie różne siły polityczne w tym swoim świecie. No i wybuchła, wszyscy zginęli, ale jedna osoba przeżyła i właśnie wyszła z tej draseczki, czyli ja. I mam świecącą się rękę i jak tą ręką podchodzę do takiej, bo to jest jakiś wyłom, wiecie, do innego wymiaru, jak podchodzę do niego, to mogę go zamknąć moją ręką. I to tak w skrócie. Przy okazji spotkaliśmy kilku towarzyszy naszej przygody. Jakiegoś krasnoluda, jakiegoś tam maga, healera, chyba coś takiego. I teraz idziemy w stronę draseczki, bo to właściwie jest sam początek, jakby byliśmy na razie w obozie początkowym. Idziemy w stronę tej draseczki, żeby tam zobaczyć, co się stało, chyba jakieś takie klimaty. Myślę, że wiele nie ominęło tych, którzy nie widzieli początku. Ja się tylko martwię o sterowanie, bo nie pamiętam, jak się sterowało za bardzo. Draskowa ręka, dokładnie. No. I tyle. Draskowa ręka. Co tam piszecie? 5 razy ta sama reklama. No tak to jest na Twitchu. Trochę się ta gra długo wczytuje, zauważyłem. Może by ją trzeba było na SSD zainstalować, ale nie mam już miejsca, mam Battlefieldy na SSD. A one dużo zajmują. No, dobra, idziemy. Dobra, to jest moja postać. 1-2, dobra. Zgaduję, że prawym, tak? Wchodzę na ten. Dojść do świątyni drogą górską. No to jest, kurde, moja ulubiona droga. Ja jestem magiem. Chciałem być nekromantą, ale chyba coś źle wybrałem. Tunel powinien być już. Oczywiście gra jest z napisami. Dobra. A, czyli my już poszukujemy jakichś żołnierzy. Zgubili się. Czy nasza kompania wesoła idzie za mną? A, dobra, idą. Na sam koniec okaże, kurde, że ja solówę tutaj robię, to będzie, kurde, słabo. Czemu ja mu nie robię damage'u? No i tak to ten, ja trzymam lewy przycisk myszki i wtedy moja postać strzela takimi zwykłymi, wiecie, strzałami. Chyba żeśmy wszystkich zabili. Przeszukaj prawym przyciskiem, jajko jakieś, nie wiem co to. Wyjść wszystko, tu powinien być, na to chyba jest jakiś skrót na branie wszystkiego. Dojdź do świątyni drogą górską, zatrzymaj, co mam zatrzymać? Aha, no i nie da się sprintować, co mnie trochę denerwuje, bo postacie są dość powolne. Za słabą laskę masz, możliwe, nie wiem, pod inventory jest, a no i jest taki inventory, kurde. Lodowa laska akolity. A ja mam Morgenstern. Obrażenia od mrozu, obrażenia. Premia do obrażeń za barierę. Plus. No ale to ten Morgan jest lepszy. Aha, bo to dla wojownika, dobra, a ja mam to, tak? Nie. No mam, lodową laskę akolity. Ja tu raczej nic nie zrobię. Wiem na pewno, że moja postać ma level, którego nie umiem jej dać. Widzicie, jeden punkt mam do wydania i mówię, wezmę sobie magię mrozu. Bo chcę mieć taką zamięć. Krok w pustkę. Wyzwalasz niewidzialne fale magii, które przenoszą cię na niewielką odległość do przodu. O, mogę teraz. A wcześniej to nie działało. Unieruchamiasz wroga, zamrażając go w tafli lodu. No i zastosuj. O, patrzcie, udało się. Zajebiście. Dobra. No dobra. Jakiś dźwięk po lewo.
No jest, dobra, to jakaś pusta ta mapa taka, nikogo tu nie ma. I ciemno strasznie jest, zdecydowanie. Nie uważacie, że jest trochę ciemno? Czy to tak ma być, czy to klimat? Wyłącz hełmy w opcjach. Tak? A co, moja postać w hełmie wam się nie pod... O, zapal. No, od razu jaśni. Przeszukaj kufer. Cóż tu znajdziemy? Sztyleto, tarcza, gryfa, weź wszystko. Sztyleto znalazłem. Ciekawe, jak się ta gra nazywała, która miała taki fajny system. Myśmy... A, to jest ten, ten. Myśmy z Jogiem jej nie umieli przejść. No. Ja taki RPG ostatnio był. On był taki fajny, że jeśli na przykład na wodzie się zamrażało, to ta woda... To ta woda zamrażała się i też, wiecie, taki fajny system dodatkowych efektów jakby z otoczenia, nie? Jak się podpaliło olej, no to on oczywiście się... A, nie mogę. Nie wiem, czy ja coś mogę robić więcej niż klikać jeden przycisk? A many nie mam chyba. Gdzie jest moja mana? A po lewej u góry, dobra. Niby jakiś damage im robię. Ja nie widzę w ogóle tego damage'u, który ja im niby robię. Tak strzelam, strzelam i... Nie czuję, nie czujesz się, że moja postać tu jest super bohaterem. O, to jest, to tego mi brakuje. A tu są ci żołnierze u góry, tak? Martwi. Widzicie? Co, mikrofon burczy cały czas, naprawdę? Czekajcie. Halo, ząbek, bulion, jesteście? Kurde, nie ma ich. No, jestem. No i co, burczy cały, bo co ci pisze, że mikrofon trzeszczy cały czas? Czekaj, zaraz ci powiem. No nie wiem. Mam nadzieję, kurde, że nie, bo już mi się po prostu nie chce włączyć w pizdu tego live'a i nie wiem, co będę robił. To jest. No, włącz to sobie go zatę się. O, a to jest ta draseczka, którą możemy zamknąć. Zakłóć działanie szczeliny. My to musimy zrobić ręką. Widzicie? No i ona się zakłóciła. Strasznie dużo many ten czar zżera. Jest to dla mnie nic tam nie słychać. No to mnie to w błąd kurde wprowadza. Jak dla mnie to nic nie ma. No jak ja mówiłem, to jak ja mówiłem, no to to czyszczało, nie? Ale to przez tego testu, czy co tam jest wina tego. O kurde, coś tu wylatuje z kosmosu na mnie. Zamknę ją czy jej nie zamknę teraz? Okej, zamknąłem. Sealed, as before. You are becoming quite proficient at this. Let's hope it works on the big one. Miałem coś zrobić z tymi filmikami, żeby były więcej niż 15 FPS-ach, ale nie zrobiłem. Lady Cassandra. I don't think we could have held out much longer. Lady Cassandra. Thank our prisoner, Lieutenant. She insisted we come this way. The prisoner. Then you. A, to było warte ryzyka, no kurde, jasne, że było warte ryzyka. If we could, then you have my sincere gratitude. The way into the valley behind us is clear for the moment. Go while you still can. Fajną ta babka ma na głowie, nie wiem co to jest, worek. Plecak na głowie ma założony jako czapkę. Let's hurry before that changes. No dobra. Przeszukaj, kurde. Długi łuk, kaptur odporności na ogień. Czy ja mogę założyć zbroję kaptur odporności na ogień? A, wymagany poziom 6, oh fuck.
Wejdź do świątyni. Zrobimy jeszcze jeden motyw, wiecie, ja odepnę tą kamerkę w pewnym momencie i mi powiecie, czy po odpięciu kamerki. Zresztą ja to mogę teraz zrobić, wiecie co, wyłączę kamerkę i zobaczymy, czy się naprawi. Dobra. Ja odpiłem kamerkę. Wezmę ją tu, wywalę z tego. Pogramy sobie bez kamerki i... Ale co, mam wrócić? Aha, ta świątynia jest gdzieś z przodu. Czemu ja się wracam? Rozumiem, że teraz mogę coś powiedzieć w celach testowych. No, mów coś w celach testowych, zobaczymy. Czy ja mam tu jakieś świątyni wejścia? Aha, dobra, tędy jest wejście. O Boże, jaka to draska jest wielka w tej świątyni. Czy ja to zamknę tą moją ręką? Czy ja to zamknę tą... Mam zejść? Chyba tak. O kurde, jak fajnie po prostu drabinie schodzi, jak strażak sam. Na to bym nie wpadł, że tak można. Ani razu mnie przed chwilą nie przerwało. Także bez kamerki jest najgorzej. Ale działa ci dźwięk, nie? Ale działa mi dźwięk, nie? Ale działa mi dźwięk. Tak? To nie wina kamerki, bo ja poprzednią kamerkę miałem podpiętą, było to samo. To jest wina płyty głównej najprawdopodobniej. Weź tam, wstaw jakieś swoje zdjęcie chociaż. O kurde, żołnierze tu podpaleni. Przeszukaj kurde ciało. Templariusza zabrałem. Ale ze mnie mak zajebisty. Ta moja postać szpetna trochę, ją zrobiłem, jakaś taka czupryna na głowie, kurde, afro. Ja myślę, że tak. Myślę, że coś z USB jest nie tak. Że coś, że ta płyta kosztowała 300 zł czy 350. To jest jakaś tania płyta, która najprawdopodobniej nie jest przystosowana do tego, żeby tyle rzeczy do niej podłączyć. Powiedz mi, co mam zrobić. Dokładnie, kurde. Idź tam i wsadź rękę. Perhaps we seal the breach. Then let's find a way down and be careful. Dobra, and be careful. No nie. Ja jestem careful, ale ta gra na razie żadnej trudności. Czy jego triumf? Przyprowadzić ofiarę, a jaką ofiarę? At a guess, the person who created the breach. Spróbuję jeszcze poprzepinać, wiecie, podepnę Avermedię pod USB 3.0, a coś tam pod co innego. Magic could have drawn on Lyrium beneath the temple, corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. Przytrzymać ofiarę, ale kto jest ofiarą? Someone help me! Gdzie jest ofiara, bo ja nie wiem, kto jest ofiarą. Aż jej się ręka zapaliła. What's going on here?
was your voice. Most Holy called out to you, but... To jakieś dziwne klimaty są. Co to za dziad stary? What's going on here? Run while you can! Hold them! We have an intruder. Slay the elf. A to jej się przypominało, to była retrospekcja, oni chcieli ją zabić. Who attacked? And the divine, is she... Was this vision true? No właśnie, ja nie wiem, na co my patrzymy. I don't remember. Echoes of what happened here. The fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons. Stand ready. No i co teraz się stanie? Dalej nie rozumiem, o co chodzi. Ten klimat tej gry jest jakiś dziwny. Aha, ona zamyka teraz. No to zamykaj tą draseczkę. O kuźwa, jaki wyszedł wielki. Czy ja coś mam robić poza trzymaniem lewego przycisku? Bo nie wiem. No w ogóle życia nie ma. A, ja mam zamknąć szczelinę. Dobra, sorry, czekaj. Jeszcze nie można neutralizować, aby zadać obrażenia demonom. A, o to chodzi, dobra, już czaję, czyli ja go muszę ranić, a później disrupt the rift zrobić. Czemu dwójki nie mogę używać? A mnie mogę, mam. Za 50 go biję swoim drugim czarem. Jest jakiś elektryczny w ogóle. Lepiej go elektrycznością nie bić. Patrzcie, bijcie tych kurde obok mnie. Dobra, czekajcie, muszę szczelinkę zamknąć. Dobra, mało zdrowia ktoś ma. Dobra, chyba znów go porobiłem. No nie wiem, to powiem wam, ta walka to taka... Dragon Age, kurde, wcześniejszych to byłyby jednak walki, to były walki. O fuck, zajebali mi kogoś. No, członka drużyny, przytrzymaj na nim... Aha, tutaj jest, dobra. Co ja mam na nim przytrzymać? A, lewy przycisk, fuck. Ja w ogóle damage'u im nie robię, chciałem zauważyć. To jest jakieś dziwne dla mnie. A idź, demonie! O ja pierdzielę, on nie jest taki słaby wcale, na jakiego wygląda. Mało zdrowia, kurde. No dobra. No nawet nie jest taka bezproblemowa walka, muszę wam powiedzieć.
ciągle jest sam początek gry, wiecie? To ciągle jest sam początek gry. Praktycznie nic się jeszcze nie wydarzyło. Ledwo 3 walki czy 4 stoczyliśmy z jakimiś... Now, seal the rift, kurde. Dobra, kliknąłem. Teraz będzie seal the rift zrobione. No właśnie, jestem od zamykania szczelin. Dobrze, ktoś napisał. Zrób to, no robię to. O, i się skończyło, patrzcie. Draseczka została, kurde, zasklepiona. Dobra. No to się porobiło. Ja po prologu utknąłem za dużo questów pobocznych. 6 godzin chodzenia w kółko. No, jak się robi dużo questów pobocznych, to rzeczywiście można utknąć. Zależy, jakie są jeszcze. Strasznie długo wczytania działają w tej grze. To jedno, to trzeba powiedzieć tutaj. Sorry, że nie ma kamerki, ale musieliśmy ją tu odłączyć, bo pierdział mikrofon. Nie. No i co? Ona się budzi teraz. Ojoj, ktoś kurde bobry powiesił na ścianie. Szczurek jakiś siedzi w klatce. Czego się boisz, właśnie? Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? I said the wrong thing. I don't think so. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. No właśnie. I co? Ona dalej ma tą rękę zieloną. It's all anyone has talked about for the last 3 days. A, czyli jesteśmy bezpieczni. The danger is over. The breach is still in the sky, but that's what they say. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said at once. Teraz jak demon wyjdzie, to spada ze 300 metrów po glebę i ginie. At once, she said. Mogliby zrobić masarnię na dole i kiełbasy zrobić z demonów. One by ciągle wpadały przez tą wyrwę, a oni by ciągle robili kiełbasę. Co wy na to? Lotos świtu, rzadkie zioło kategorii 1, elfi korzeń. Okradamy, kurde, puszki i różne inne rzeczy. Przeczytaj list. Obserwacja pacjentki, próżna nadzieja. Ktoś lepszy ode mnie zajmie się tym, nim ocalała skalę uwagi do sprawy. Dzień pierwszy, podliwość, płytki oddech. Magini mówi, że jej znamie pulsuje nieznaną magią. Szkoda, że nie możemy postawić tutaj templariusza. Na wszelki wypadek, oni się mnie boją. Oni się boją mojej draseczki na ręce. RPG, o kurde. To dla mnie? No co wy? Naprawdę? Właściwie nie da się przejść. Wirtualna. Jakiś koleś tutaj jest, czekajcie, zagadam do niego. Aha, Seeker Cassandra chce ze mną rozmawiać. No ciekawe. Wszyscy kurde mnie lubią. Znajdź Cassandrę w świątyni. Przeczytaj. Śpiewająca dziewica, czy słyszeliście kiedyś opowieść o... O Boże, RPG, kurde. RPG, moi drodzy, jestem fanem RPG, ale nie, jak jest dużo do czytania. Nie, zakon nie chce mieć z tym nic wspólnego. Pięć dla zmarłych, światło, coś tam, pieśń. Lady Cassandra, coś szczerze ukrywa się w piwnicy.
A nie, bo ja mam na minimapie zaznaczone, gdzie ona jest. Dobra, to się lepiej wrócę, bo by dobiegał gdzieś po dziurach jakiś zamiast robić tutaj. Ja zgaduję, że Lady Cassandra siedzi w tym. No właśnie, w głównej sali. Teraz się dowiemy, kurde, co oni o nas myślą. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. No właśnie, zrobiłam co mogłam, kurde. Czemu oni mnie chcą męczyć i molestować? Yet you live. A convenient result in so far as you're concerned. No przeżyłem, kurde, gościu, bo jestem takutazem jestem. Kurde, zamknę bridge. Someone was behind the explosion at the conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others. No właśnie. Or have allies who yet live. I am a suspect. On jest podejrzany, kurde. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. No właśnie, jestem wybranką. Czego jeszcze chcecie? Mówisz poważnie? Wierzysz moją niewinność? The breach is stable now. What more do you want from me? We must try again. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. Wow. You know what this is, Chancellor. Kurwa, wygląda jak Biblia. Pewnie nikt tego w życiu nie przeczytał. Granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. Odrodzenie Inkwizycji. We will find those responsible and we will restore order with or without your approval. This is the divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. Kto będzie, kurde, liderem zakonu Inkwizycji? But we have no choice. We must act now. With you at our side. I chcę pomóc, kurde. Zbadaj. Dawną Inkwizycję. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After. They laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done united under a single banner once more. No dobra, kto chce pomóc, kurde. If you're truly trying to restore order, that is the plan. Help us fix this before it's too late. Co jej się tak ręka przekrzywiła? Kobieto, złamałaś sobie rękę w nadgarstku, podając dłoń. Te animacje tu są dobrze krzywe. Nie widziałem. Templariusz! Templariusz! On jest niebezpieczny i niewidoczny, Templariusz. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Czy ja już będę Inkwizytorem Janem? Nieźle. Przeczytali książkę. Chyba nikt nic nie zrozumiał. A się zapytają, czy ktoś rozumie po staroinkwizytorskiemu. Ale nikt. Obrazki pooglądali, na szczęście. Wiedzą, jak sztandar wygląda i to im wystarczy. Tak swoją drogą, ta gra nie powinna być taka cicha. Ja w niej muzykę wyłączyłem, bo mi YouTube wywala później całe filmy, wiecie? Za muzykę w takich grach. No niestety. Ja wam mogę ponucić. Wysłali krowy, te kruki, znaczy nie krowy. Jestem ciekaw, czy to jakaś muza powinna być. Chyba tak, no. Ale naprawdę, włączę muzę, to będę musiał później połowę... No to nie mam co tego nawet nagrywać. To sobie to mogę wyrzucić. Chociaż moim zdaniem coś tu powinno grać. Znaczy jakieś dźwięki w ogóle powinny być. Ambient, wiecie, taki sound. A oni chyba wymutowali wszystko. Ten to aż się przestraszył, kurde. Że mu zabiorą fuchę. W molestowaniu, kurde, niewinnych ludzi.
Przecież ci templariusze to jest pierwsza, kurde, ekipa, która tutaj wszystkich chce się czepiać. A teraz będzie jeszcze inkwizycja. Kurde. Pewnie The Synthetic, dokładnie. Pewnie The Synthetic. Nie no, ale to jest przesada. Wiecie co oni, bo oni mi wyjebali ten Dragon Age Inquisition, no. Wiecie co oni wywalili? To jest znów to gówno, że oni zamiast wywalić muzyki, to cały dźwięk wywalają z gry, jak ja dam, że nie ma muzyki. Dobra, włączę tą muzykę i będzie, że ten... Dźwięki... Najwyżej po prostu wywalę to z YouTube'a. Ale bym wziął, wczytał, wiecie? Który teraz jest? Godzina 11:52. To chyba mogę to wczytać, co? Może to będzie przed tą gadką, zobaczymy, bo ja bym chciał tą scenę zobaczyć z muzyczką, że oni przybijają i jest... Nie no, ludzie... A, dobra. No nic, ale już włączyłem muzykę, nie? No, włączę. Po prostu tu nic nie ma. Dobra, idziemy do środka. Nie wiem, gdzie żeśmy wleźli. No właśnie, muszę sobie pałkę załatwić lepszą. Ej, teraz na serio nie ma dźwięku w tej grze. Does it trouble you? Serio tak ma być czy nie, bo już nie wiem. Już nie. To jest super draseczka, podoba mi się. Dźwięk masz w DLC. Take our victories where we can. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time. And Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has. A jest jakaś muza. Czekajcie, coś się włączyło. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Może być ciekawie. What harm could there be in powering up something we barely understand? Hold on to that sense of humor. Jest jakaś muza, tylko jej prawie nie słychać. Dobra, jestem. Leader of the Inquisition. O, historię ma on. Such as they are, we lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. Anderan Atishan. You speak Elven? You've just heard the entirety of it, I'm afraid. And of course, you know Sister Liliana. My siostra Liliana. She is our spymaster. Yes, tactfully put, Cassandra. Miło mi, kurde. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Dość szybko, that dokładnie. Didn't take long. Już nie lubię Inkwizycji. Arguing over who's going to become divine. Some are calling you a Dalish elf. The Herald of Andraste. That frightens the Chantry. Co mówicie, że Helm założył swojej postaci na głowę, żeby nie było jej widać, że brzydka? Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages. Moje postacie zawsze w grach są szpetne. Currently out of the question. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. Giselle chce z nami rozmawiać. She is not far and knows involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Dobra, porozmawiamy z nią. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options.
I won't leave this all to the Herald. Może mi jakąś laskę dadzą z lepszym damage'em, kurde. Nie ma takiej opcji dialogowej? Operacje. O kurde. Słynące z ekscentrycznej arystokracji Orla, znane również jako miejsce narodzin zakonu, to najpotężniejsze państwo ludzi. Chancellor Roderick came to speak with me. Could you try not to antagonize? Pobity, podbity przez Oral, Orlais, targany wojną domową spustą. Plagę Ferelden. Zdążył już na... Stół narad. Poprzez operacje zwiadowcze Inkwizycja może odblokować nowe obszary do zbadania. Dokonaj zwiadu. Dobra, gdzie mam ten zwiad zrobić? O kur... coś wybrałem, nie wiem co, chciałem sobie po prostu kliknąć w mapę. Ja kurde. Co tu się dzieje? O fuck, ale jakiś elf ściągnął. O kurde, to jest ten. Templariusze to są chyba, nie? W ogóle idę teraz do administracji i tam w ogóle w klatce. Poczekaj, czekaj, czekaj, jak zacznę biegać, to opowiadasz, o historia będzie ok, bo teraz to jest jakieś cutscenki są, ja nie wiem co się dzieje. Jakiś kruk chyba będzie kupę robił na kapłankę. Orlę się czyta. O, rekonesans na zaziemiu. Unikaliśmy walk na ile się dało. Niestety sytuacja nie jest aż tak zła, jak się obawialiśmy. A postaci są roz... coś tam. Odblokowano nowy obszar. Poprosił mnie, żebym dowiedziała się czegoś. No dobra, zaakceptuj raport. No wyruszę, no, bo nie wiem, łotrzyk. Aha, wybór składu drużyny. No to nie mam chyba za dużego wyboru, co? No i potwierdź, kurde. Mam i tak trzy osoby w drużynie. Dobra, no, co tam, Blion? No, idę teraz do administracji i tam gdzieś klatka dalej. Demontują te kaloryfery, te żeliwne. No i patrzę na dole przy samochodzie, otwarty w ogóle jest, stoi ten, złomiarz. No. I ja patrzę, a ten sięga ręką do tego samochodu i wyciąga ten złom. A to typy akurat wychodziły, już go pogonili. Co ty gadasz? No, ale dobry, kurna, wózeczkiem, nie? A ja tego oglądam, nie? Ślinka patrzę. Pociekła, kurde. No, ale taką jakąś ruczkę wyciągam metalową, tego wygląda, patrzę i no typy odłożył. Złom już mu się, kurde, zaświeciły mu się nardzawo oczy, jak zobaczył tyle, kurde, złomu. Wiesz, taki kaloryfer 1,8 metra żeliwny, no to... No, to by było, kurde. By se kupił za to winą. Leśnie dzban. Ale co, myślisz, że ci robotnicy tego nie oddadzą na złom później? Przecież oni też chcą se zarobić. Tak, ale oni właśnie zarabiają na tym, żeby on nie zarobił. Ale bełkotał, widać, że było już wróty trochę. No to był przy to pracy dopiero się rozgrzewał. Nie wiesz, zimno w ogóle. Czy... No właśnie, piździ już. 2 stopnie chyba są w tychach. O, czekaj, bo kaccenka. We know what you did at the breach. It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding at your service. I, well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's High Town? I can't say I have. Why? You'd be Harding and no. Never mind. Ugh. Co ten jakiś, kurde? Miło mi cię poznać. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too.
Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. No to i teraz my wchodzimy, kurde. Będziemy pozamiatamy tutaj. No i kurde biegnę. Moja postać jest najbrzydsza na świecie i ma kurde durszlak na głowie. Czy ja nie mam jakiegoś levela? No mam kurde, wiedziałem, że mam. A mogę jakiś atrybut rozdać? Czemu atrybutów się nie da rozdawać? Taktyki. Co to znaczy taktyki? Aha, dobra. Uścisk zimy dodatkowo zadaje obrażenie wrogów. Dobra, a tu co jest jeszcze? Wyładowanie many, zniszczenie twojej bariery przez wroga. A ja w ogóle jakiej bariery? Ja nie mam żadnej bariery. Zimowy bezruch. Kiedy stoisz nieruchomo, wprowadzasz się w stan medytacji, który przyspiesza twoją regenerację many i skraca wszystkie czasy odnowienia. Ale ja rozumiem, że to jest pasywka, co? Mistrzowie opanowania żyły zimą. Premiody. No dobra. To już zróbmy zimowy bezruch. Co ona chciała? Wiadomość dla ciebie. Czekajcie, bo coś mi woła tutaj. Melduj, kurde. Co? Nieustające zagrożenie. Smocza. Dostaliśmy jakiś raport. Gdzie to się sprawdza? Ktoś wie, gdzie się takie raporty sprawdza? Tędy nie przejdę. Dobra. Może tędy gdzieś? A tam w dół musimy iść, no to spoko. Dragon Age. Patrz pod nogi. Wow. Ta postać w ogóle jak patyczak wygląda. Kurde, zaraz się połamie. Żelazo zbieram. Smocza skała na zaziemiu. Zbieranie surowców. Zbieranie surowców. W dziczy może zbierać zioła, coś tam, coś tam. No dobra. Kurde, miecz może bym mógł zebrać, zlutować jakiś sprzęt. Nic się nie da zebrać. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Hold. We are not apostates. I do not think they care, Seeker. No i tyle, pokonaliśmy. Czemu ta gra nie ma dźwięku? Coś jakby nie miała dźwięku. No to jest... O, czekajcie, coś było, kawałek jakiegoś dźwięku był. Dobra, jagnięcia wełna. Zabezpiecz bezdroża. O, ulepszony pierścień. Pierścień szarży byka. Poraziłem ich prądem, ale ze mnie koleś. O, jest, jakaś muza się włączyła. Co, rośnie mi szybciej ta mana, bo nie wiem. Czemu on jest niewrażliwy na czary? A bo to jest mag jakiś. Podpaliłem go. No, so, skup się na fabule, a nie na dźwięku. No jaka fabuła, jak ja biję jakiś typów? Oni myślą, że my jesteśmy templariuszami, a tak naprawdę my nie jesteśmy templariuszami, tylko jesteśmy dobrymi ziomeczkami tutaj. I nie wiem teraz, czy jak ja stoję w miejscu i czaruję, czy oni dostają ten damage, czy... Czy mi się regeneruje rzeczywiście szybciej mana wtedy? Czy dopiero jak ten?
Gdzie jest moja drużyna, bo coś jest strasznie, ten koleś w ogóle tarczę jakąś ma. No i teraz damage mu, kurde, róbcie. Sadzać mu damage, gruby. Zamrożenie, no i kurde, prawidłowo. Ale my mu w ogóle damage'u nie robimy, to jest, to są jakieś jaja. Koleś ma na sobie, koleś w ogóle, no nie wiem jak skomentować to. Koleś z tarczą wyskoczył, czterech super inkwizytorów go bije i nie dajemy mu rady. Czy on nam nic nie robi, ale jest strasznie jakby taki, długo się go bije. Kolejna cutscenka. Jest aktywna pauza, jest. No i co się stało? To jest dźwięk, znaczy znak inkwizycji, mam nadzieję, nie? Boże, te sceny, te cutscenki są takie sztywne. No i co, ona podeszła, kurwa, klepnęła się w cyce i co? I koniec gadki. Don't touch me, mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your plague. What? O co chodzi? Patrzę na tą cutscenkę. Stary, no znaczek i koniec. Podleźli, kurwa, znaczek pokazali, stary, prawie jak amerykańska flaga, klepnęli się w cytce i poszła. Illuminati. Naprawdę. Jak murzyny, co się tam u siebie gdzieś tam... Przecież z Wiedźmin to rozjebie tą grę w każdej kategorii. Wiesz co jest najgorsze? Że tu nie ma ambient dźwięków, tu nie ma dźwięku szumu, wiesz, wiatr, ptaszki śpiewają, woda. Tylko kroki i akcja. Tylko kroki, akcja i jakaś taka muzyka w tle, która jest jakaś dziwna i nie wiem. To słabo. Nie no, coś tam niby, jakieś gadania tam niby słychać, ale to jest tak wszystko mało słyszalne, że prawie nic. Some are simply terrified. So many good people. O, teraz się mu załączył. What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. You want me to appeal to them? If I thought you were incapable, I wouldn't suggest it. Will they even listen? Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. Their power is their unified voice. Take that from them and you receive the time you need. Dziękuję. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call, as they will listen to no other. Co to Star Trek? Could build the Inquisition into a force that will deliver us. Pary obciągary. Or destroy us. Dobre komentarze lecą na czacie. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to Agazoi. No, rzeczywiście Steven Seagal lepiej gra niż te postacie. Naprawdę mamy 2014 rok. Ja nie wiem, czy animacje i jakby cutscenki, gadki nie były lepsze w tym poprzednich, kurde, Dragon Age'a. A moja postać dalej wygląda jak patyczek. A tamta nie może sobie łyknąć potki. Wy w ogóle, oni jakiś level mają. Co to znaczy? O Boże, on ma dwa punkty, ale on jest kusznikiem, nie? Ucznictwo, sabotaż, podstęp. To niech on będzie ucznikiem. Daleki strzał przebija wszystkich wrogów na swojej drodze. Zajebiście. Zadajesz więcej obrażeń, kiedy strzelasz z podwyższenia. Nauczyłeś się rozpracowywać wrogów, którzy jeszcze nie zostali ranni. Mhm.
Reakcja łańcuchowa. Dobra, szpikowanie, a tu co będzie? To nie wiem, może to zastosuj. To jest kurde Warwick. Wojownik Warwick. Cassandra. Cassandra jest kurde tutaj w broń i tarcza. Aha, ona jest jakimś takim tankiem czy kim? Forpoczta. Co to jest forpoczta? Ci niezłomni wojownicy chronią swych sojuszników, ściągając na siebie uwagę wszystkich wrogów na polu bitwy. Dobra. A tu? Znawcy tego stylu walki potrafią ustać na nogach nawet po ciosie, który zabiłby każdego z ich sojuszników. Wiecie co to jest? Dobrze chyba. Chociaż kurde, tu już ma dwa, ale to nic. Czy ja mogę tu coś wykupić? Szarżujący byk, kurde, okrzyk wojenny. A tu co będzie? Wierna stal. A tu? Premia do maksimum gardy, 25%. Kiedy da się zabić kogoś, kogo nie można trafić, otrzymujesz dodatkowe... Nie da się zabić kogoś, kogo nie można trafić. Dobra. Dobra, nie chodzi o takie coś. No i teraz, moi drodzy, Warwick był ta... A jeszcze nam elf został. On chyba leczy, nie? On ma zdolność ducha. Aura spokoju. Roztacza wokół siebie atmosferę takiego spokoju, że przeciwnicy zasypiają, a widzowie odchodzą z live'a. To nie wiem, czy to brać. A to duch opiekuńczy. Kiedy odniesiesz poważne rany... Automatycznie otoczy cię bariera ochronna. Czyli on siłę woli zwiększa. No nie, no to lepsze. Jakby. Teraz, kiedy stworzysz przed siebie barierę... Dobra, czas odnowienia zdolności zostaje skrócony. No i moi drodzy, nasza ulubiona część gry, czyli rozdawanie punktów tutaj dobiegła końca, ale to nic. Bo widzę na horyzoncie przygodę. Naprawdę widzę na horyzoncie przygodę. Rozumiem, że moja postać nie ma żadnych punktów, nie ma. Tutaj jest przygoda. Ten koleś to jest nasza przygoda, Captain Vale, kapral. Corporal Vale, thanks for your help. Dobra. The Majors and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. Dziwnie tak bez kamerki. Nie, zrobimy tę kamerkę. Nie chcę już grzebać, wiecie, w trakcie live'a. No właśnie, o co chodzi z tym zarządcą stajni? Po co nam stajnia nagle? Ogarniamy stajnie? Czy tak na tym polega współczesne RPG? Tough old fella. We haven't heard from him. Best we can tell, he's holed up until the Majors and Templars are done killing each other. No to do widzenia, kurde. Wszystkiego się dowiedzieliśmy w tym momencie. Władza. Stabilizuj obszary, zamykając szczeliny do pustki. Poszerzaj zasięg inkwizycji. Aha, władzę można wykorzystać przy stole narad, by odblokować nowe możliwości. A, do unikalnych profitów później mi to da dostęp, ale ja nie wiem, co ja mam teraz robić. Czy ona może łyknąć potkę? Bo mnie to kurde denerwuje, że nie ma życia. Tu jakiś namiot jest u góry. Musimy tam podejść, nie wiem co to. Punkt orientacyjny. A, no to punkt orientacyjny to średnio nas interesuje. Udaj się do Valruszą. Wymian... Tutaj, co to jest Valruszą? Może mapę włączę. Czekajcie, obrona zaziemia, punkt orientacyjny, co to jest? Szczeliny na obrzeżach, obrona zaziemia, punkt orientacyjny, szczeliny na obrzeżach. Moi drodzy, dziwne wrażenie, że musimy iść do szczeliny.
no bo czemu by nie? Pójdziemy do szczeliny i ją zamkniemy i tyle. Kurde, podzamykamy szczelinę i obszar będzie nasz. Co chyba jest w samouczku tak wygląda? Nie, to nie jest samouczek, to jest przygoda. Przygoda RPG, moi drodzy. Patrzcie, jak ja tu wskoczyłem, jak żabka. O, mamy tu przeciwników jakiś. Ale się tam biją. Ta tam poszła, kurde, na solówę z nimi. Fajnie ich ten prąd razi. I tu w ogóle jakieś runy, że co to jest to na ziemi? Tam w ogóle jakiś makie, trzeba go załatwić. Ej, kurde, bez takich proszę. Dobra, zabiliśmy. No jeszcze ten nam został starczą. On blokuje wszystko, chociaż wydaje mi się, że jak z tyłu stanę, to chyba nie powinien. A jeszcze tu jest jakiś kurde typek. Dobra, ten poszedł. Dobra, i tego też zabiliśmy. No jeszcze nie. Dobra, umarł. O jest, dobra, jest tatan. Laska Ganiuszu. O kurde, czekajcie, bo mam chyba item, który mi broń. Laski. Laska Ganiuszu lodowa, plus 3 magia, obrażenia od ognia. Pójście miejsce laska. No dobra. Dobra, to mamy, zmieniliśmy laskę w końcu na jakąś lepszą. No i tu jest ten wyłom do zamknięcia, czuję to. O ja pierdziele. O ty kurde skubany. Jebańc. Nie! Potka! Co to za czary? Ludzie, rzucać czary! Czekajcie, jak się pauzę dawało. Opcje. Taktyczna pauza, struty klawiszowe. Pauza, muszę kurde potki łyknąć, przerwij walkę, nie. Ekwipunek, wybierz, szybki zapis, menu. Nie, dobra, nie ma pauzy, musimy sobie dać radę. Chain Lightning! Prąd! No. Zamknąć wyłom, gdzie on jest? Zamknąłem go? Przygotuj się na kolejną falę. What? Nie, tylko nie kolejna fala! Oh fuck. Nie, moi bohaterowie zginęli! Uciekaj są! A nie, jeszcze ta żyje, fuck. Muszę jej pomóc, tak naprawdę żartowałem, że uciekam. Nie, wszyscy zginęliśmy, fuck, kontynuuj. Wczytaj. Co znaczy wczytaj? 12:19 to może być przed walką. Uff. Nie daliśmy rady, moi drodzy. Ale teraz na pewno damy. Patrzcie na to. Teraz już jest git. Może ja powinienem im dać jakieś itemy. Patrzcie. A nie!
walczymy, my walczymy. Tylko nie to. Pewnie już tej laski nie znajdę, którą przed chwilą znalazłem, bo ona chyba leżała w jednym z typów, nie? Rzeczywiście, mi chyba szybciej ta mana rośnie, jak stoję w miejscu. Dobra. Kurde, to teraz to już czuję wyzwanie, wiecie? Teraz to czuję wyzwanie. Ale nie mam, bo już nie mam tej laski, mam tylko lodową. A czy gdybym zrobił na przykład Solas? Nie. Ta walczy na przykład mieczem, ma tarczę gryfa. Czemu tarczy gryfa nie weźmie? Weź tarczę gryfa. Długi miecz inkwizycji. Może Morgenstern powinna wziąć. O właśnie. A może na przykład ten mój łucznik powinien wziąć jakieś kurde Bianka. Długi łuk łowcy. No dobra, może nie. A czy ja jakąś zbroję na przykład mam wstecz? Akcesoria ja mam jeszcze. Ulepszony pierścień szarżującego byka. Zwiększa obrażenia od czego? Zwiększa obrażenia od zdolności o 30%. To chyba są moje zdolności, nie? O Boże, wojownik. Czyli to jest, ona jest wojownikiem. Tak? Pas nie ma. Dobra, wstecz. To jeszcze zbroję sprawdzę, bo widzę, że mogę... Moja postać może mieć tak, kaptur, pokrycie ucznia, klasa pancerza. A, bo to jest kaptur, kaptur odporności na ogień, a ja to mam założone. Jeszcze mam hełm templariusza do wyboru. Oho, no dobra. To rozumiem, okrycie ucznia jest najlepsze, no dobra. Ale może Warwick coś chciałby założyć na przykład. Kaptur skryby. On w ogóle nie ma. Tej musimy założyć. Zajebiście. Dobra, moja drużyna jest już gotowa do walki. Zapisujemy to. Zapisz grę. Czy wszyscy są kurde gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz wyłom już. Tik tak, tik tak. Ten jest jakiś dziki koleś. Czemu on mnie bije? Stamta niech tankuje go, kurde. Mrozić go! Jest zamrożony, dobra. Chyba nie jest źle, chyba że sobie daliśmy radę w miarę dobrze. Przygotuj się na kolejną falę. No ja w tym momencie się cofam, bo oni mnie tu znów kurde będą zabijać. Toto, powiem ci, że jak przeszedłem to tutorial Emergency 5, to nie będę zaskoczony. Dobra, co? Jak przeszedłem ten tutorial Emergency 5, to jestem bardzo mile zaskoczony, że tyle rzeczy dotali. Mówisz? Mówię. Tylko, że Optimal także nie jest najgorsza, ale... Panie, kurde, panie, co pan? Czekaj, bo mi bije jakiś kosmita. Serio wygląda jak kosmita. Banshee? Nie wiem, co to jest. On tu skacze po mnie. To jest Banshee? To się jakoś nazywa? Ty widzisz na ekranie napis? Nie, po prostu przypomina mi Banshee z Mass Effect'a. No, drżeria dużo, to może być Banshee. No i co się mówi, że fajne, tak? No, tylko że optymalizacja troszeczkę ma dość do siebie, ale... Jakiś koszmarny ten, koszmarny szpon.
Może wydadzą mu zaraz jakiś patcha albo coś. Czy właśnie przed chwilą wiem. Ale są fajnie okay. Animacje zrobione. Zamknęliśmy. Podchodzi z takim, wiesz, podchodzi z motorkiem na przykład z piłą hydrauliczną? Nie. Nożyce hydrauliczne. Mm. Stawia taki motorek i otwiera na przykład całą piłę. Potem jest animacja, jak wyciąga tego typa i kładzie go tak powoli, wiesz, na ziemi. No to ciekawe. Szoty pracze! Zrobiłem pacyfikację szoków praczów. Czemu tak? Znaczy, nie czemu tak, chciałem powiedzieć, że chętnie zagram, wiesz? Zobaczę coś, to, o co chodzi. A to to o to chodzi. Szczelina na obrzeżach. Czy oni się będą leczyć teraz? Bo jest napisane, że są smutni i pobili ich. A to co to jest? To jest tajemnica, nie wiadomo co tutaj jest. Czy oni mogą się... Czy tu się da jakoś siedzieć albo coś? Przerwij walkę. Mam lepszy pomysł, wiecie co? Chyba pójdziemy do miasta. Ja nie wiem, czy się potki jakoś uzupełnia? Ja mam na 8, czyli pewnie one po wejściu do tawerny albo coś się uzupełniają, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być. Ale mam fajny rondel na głowie. Teraz mojej postaci nie widać, co? Jest najpiękniejsze na świecie. Nie chcę być magiem bojowym. A ta gra mnie ogranicza, mój kurde... ta gra ogranicza... to, co ja bym chciał tu zrobić, a ja bym chciał na przykład właśnie... Aha, wymagana władza, czyli ja muszę po prostu... To jest taki niby, że otwarty świat, taka otwarta lokacja, w której ja muszę zdobyć wymaganą władzę, robiąc jakieś questy, albo właśnie zamykając szparki. Ktoś napisał, the combat is bad and it feels like PS1 game. No kurde. Nie wiem, czy jest bad, bo jeszcze nie pograłem do końca. Kup, sprzedaj. Gdzie jest tawerna, żebym mógł odpocząć? Kupiec, rozdroża. Obóz na peryferiach. Czy ktoś wie, jak się w tej grze śpi? W ogóle ja tu mam jakieś te akcesoria? Nie, ale zebrałem jakieś rzeczy chyba, które się da sprzedać. Podejdziemy do typa z mieczem. I dam sprzedaj. Mam jakiś talizman z brązu. No i sprzedaj to. Szpon, esencja cienia. Aha. A jak dam kup? Drugi miecz najemnika. Przedmiot poziomu. What the fuck. Smego, ja nie mam takich kurde mocy. Czemu moim postaciom nie odrasta życie? Obóz, obóz do namiotu. To tu pod górkę pójdziemy do tego obozu. Czekajcie, bo... Kurde, czemu ja nie mogę złapać ekranu? Dobra, ma. Tu jest chyba gdzieś pod górkę obóz. Dobrze mówię? Ten. A jak tam wejść? Nie da się. Możemy też do tego spróbować dojść. Naprawdę, żeby odpocząć, trzeba do takiego obozu wejść, czy ja muszę rozłożyć? Bo zawsze się rozkładało swój własny obóz, nie? Nie gadam do typu, bo mi jeszcze dadzą misję jakąś po obozie, że będę musiał robić questy. Koleś się przestraszył, biegnie w ogóle w drugą stronę, jak grubo krojony atakujący budynek. Naprawdę, plecami się odwrócił do nas i ucieczka, przeszukaj. Siekiera na jeźdźcy, topór. Grubo.
If we can find the artifacts they used, it may help strengthen this area against tears. No ale kurde, ludzie, ja muszę się odpocząć, a nie mam jak za bardzo. Czemu ja biję, a nie nikogo nie biję, dobra? Jest jakaś babka, zagadamy do niej. Jakimś elfom pomogliśmy właśnie. I did not expect to see another Dalish blood here. My name is Miris. By your weapons. My name is Miris. Perhaps we face a common enemy in these demons. Co ty tutaj robisz? Czemu ona ma tylko opcję odejść? Nie ufam ci, kurde. Fighting the demons is pointless. There will always be more, and I have no means of closing the rifts. But I have heard of elven artifacts that measure the veil. They may tell us where new rifts will appear. I was not expecting so many demons, however. I believe one of the artifacts is nearby. Can you help me reach it? Tak, pomożemy, kurde. Pewnie nas wydyma, bo to zawsze tak jest. To jest jak w Daisy, kurde. Moi drodzy, ale zanim jej pomożemy odzyskać artefakt, zrobimy sobie krótką przerwę. Zaraz wracamy.